Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo przepraszam, że nie udało mi się dojechać na spotkanie części pozarządowej, ale to niestety problemy komunikacyjne. Zespół Rady przepracował tekst ustawy, spotykał się dwukrotnie, przepracował tam cały tekst. Uwagi do tego tekstu, które wpłynęły, macie Państwo w tekście, on jest zrobiony w trybie nanoszenia zmian. W takiej formie został przygotowany. Niestety przyznam się szczerze, że zgodnie z moim przeświadczeniem do dnia dzisiejszego wydawało mi się, że my przepracowujemy tekst ustawy, projektu, który jest w ramach konsultacji, bo wszystkie nasze organizacje także brały udział w konsultacjach. Natomiast jako Rada będziemy opiniować ostateczny projekt po naniesieniu zmian w czasie procesu konsultacji. I to też podnosiłam wtedy, kiedy widzieliśmy się na ostatnim posiedzeniu, bo my do dzisiaj nie mamy jeszcze ostatecznego tekstu uchwały, który był konsultowany w 16 województwach, gdzie uczestniczyły różne organizacje. Nie mamy też tego tekstu ze zmianami, który się pojawił po konsultacjach, które wpłynęły od organizacji. I tutaj, jeśli mogę na początku, to miałabym takie pytanie do Pana Ministra z zapytaniem, kiedy będziemy mieli, czy w ogóle jest taka szansa na scalenie tekstu, znaczy i jakie konsultacje, uwagi wpłynęły, na ile one zmieniły tekst ustawy, na ile to jest ten sam dokument, czy to już jest inny dokument, no bo wiadomo, że przy tak szerokich konsultacjach ten dokument mógł być zupełnie w innej formie. Poprosiłem Pana Ministra, żeby się ustosunkował po Pani wypowiedzi, jeżeli Pani chciałaby całą wypowiedź teraz wygłosić, a później, bo rozumiem, że będą jeszcze inne rzeczy, które Pana Ministra na pewno zainteresują i byśmy całościowo poprosili, żeby się ustosunkował do tego, dobrze? No dobrze. W związku z tym, tak jak powiedziałam, licząc, że ten tryb będzie w tej formie, przygotowaliśmy razem z zespołem, przepracowaliśmy termin, cały projekt ustawy. Dostaliście go Państwo dwojako. Po pierwsze w formie notatek spotkań zespołu. Po drugie dostaliście go Państwo w formie projektu ustawy w trybie naniesienia zmian. Bądź tam, gdzie naniesiona zmiana nie została przez nas odpowiednio zaproponowana w zapisie, ale wymaga to komentarza, czy jest to postulat do zmiany i co powinni przepracować prawnicy, znajduje się w chmurce w komentarzu. Jedną z takich rzeczy na przykład jest kwestia, nie wiem, organów administracji i tak dalej. To są wyniki pracy konsultacji zespołu. Nie wiem, czy chcemy je w tej chwili przepracować wszystkie po kolei i ustalić sobie, że Rada przyjmuje to w takiej formie, jako propozycję do zmian do ustawy merytoryczne, czy mamy inną koncepcję, bo przepraszam bardzo Panie Ministrze, że stawiam to pytanie, ale ponieważ tak jak powiedziałam, no nie udało mi się dojechać z powodów komunikacyjnych na spotkanie części pozarządowej, no muszę, żeby być uczciwa, postawić takie pytanie. Dobrze, czyli tak, poprosiłem Pana Ministra, żeby się tutaj generalnej uwagi ustosunkował, a później przeszlibyśmy do omawiania poszczególnych uwag czy zmian proponowanych przez zespół Rady. I rozumiem, żebyśmy omawiali bardziej w trybie roboczym. Dobrze? Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Wczoraj skończył się, upłynął termin składania uwag w procesie konsultacji. Wpłynęło do nas około 80 różnych głosów. Być może jeszcze jakieś płyną ze względu na to, że pocztą także tradycyjną wpływają uwagi. Myślę, że tak, że można podzielić się na kilka grup. Jest szereg uwag takich o charakterze bardzo technicznym. Zmiana zapisu konkretnego przepisu, uszczegółowienie go, zastąpienie go innym. Takie zresztą uwagi o charakterze technicznym czy legislacyjnym pojawiają się w wielu pismach w procesie uzgodnieniowym od resortów, także od Ministerstwa Rodziny, Ministerstwa Finansów, Kancelarii Premiera. I oczywiście wszędzie tam, gdzie taką zmianę poprawiającą jakość danego przepisu trzeba będzie wprowadzić, to zrobimy. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to z takich najpoważniejszych zmian proponowanych w ustawie.
pojawiają się propozycje zwiększenia liczby członków organizacji, przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie Narodowego Centrum. Pojawiła się też propozycja, aby to bardziej w procesie uzgodnieniowym, aby usystematyzować, dokładnie usystematyzować i rozdzielić rolę między prezesem i Radą Narodowego Centrum, czyli Radzie odebrać prawo do podejmowania decyzji o przyznawaniu dotacji. Mamy także uwagę zgłoszoną przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby w Radzie Narodowego Centrum znalazł się również przedstawiciel samorządu delegowany przez Komisję Wspólną. Pojawiają się uwagi do trybu zlecania zadań opisanego w projekcie ustawy o Narodowym Centrum. I są to uwagi o charakterze szczegółowym, czasem rozmaite uwagi krytyczne. Niektóre, powiedziałbym, mało zrozumiałe, bo na przykład trudno mi zrozumieć uwagę jednego z przedstawicieli organizacji pozarządowych, że w ustawie proponuje się, czy daje się uprawnienie prezesowi Narodowego Centrum do rozwiązywania umowy z asesorami oceniającymi wnioski wpływające do Narodowego Centrum. To jest w sytuacji konfliktu interesów. To jest absolutnie oczywiste, że w takiej sytuacji, jeśli ekspert sam się nie wycofa z ocenienia wniosku, wobec którego ma konflikt interesów, to zareagować musi zlecający mu to zadanie. Podobnie rzecz się ma oczywiście z sytuacjami, w których zostaje stwierdzone naruszenie zasad realizacji umowy i uprawnienie prezesa do rozwiązywania takiej umowy. Z tego typu rozwiązań zapisanych w ustawie oczywiście wycofać się nie możemy z troski o środki publiczne, którymi dysponować ma Narodowe Centrum. Pojawiają się też takie dalej idące pomysły, propozycje, aby w projekcie ustawy w ogóle zrezygnować z tego rozdziału trybu, szczególnego trybu realizacji zadań i realizować te zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie. Będziemy śledzili przyglądali się jeszcze tym uzasadnieniom tych wszystkich propozycji. Chciałbym powiedzieć na koniec takiego bardzo krótkiego omówienia, bo też wiele uwag było wczoraj wieczorem, dopiero dzisiaj będziemy mogli je dopiero zacząć czytać, jak to z reguły bywa w procesie konsultacji, chociaż termin na składanie uwag jest 6 tygodni, to wiele osób czy organizacji zgłasza te swoje uwagi w ostatnim dniu. Że z tego co widzimy, projekt ustawy nie zostanie wywrócony, przynajmniej w takim kształcie, w jakim on jest w tej chwili, zostanie zaproponowany Komitetowi Stałemu Radzie Ministrów i potem Radzie Ministrów. Oczywiście po uwzględnieniu tych uwag, które są zasadne i które mają, tak jak powiedziałem wcześniej, na celu poprawę jego wartości legislacyjnej i poprawności legislacyjnej. Czyli to, co jest sednem ustawy, a więc przeniesienie kompetencji jednego organu administracji rządowej do drugiego organu administracji rządowej i powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i instytucji zarządzającej programami skierowanymi do sektora obywatelskiego w Polsce. To jest sensem tej ustawy i bez tych rozwiązań, oczywiście ta ustawa nie ma sensu, w związku z tym w tym kształcie ona powinna wyjść po procesie uzgodnieniowym i konsultacyjnym. Jeśli się pojawią jakieś zmiany, to będą to zmiany w przepisach szczegółowych. No na przykład z ciekawszych uwag, to też tak na zakończenie powiem, pojawiły się pomysły, żeby wprowadzić elementy partycypacyjne do podejmowania decyzji w różnych
na różnych szczeblach, tak powiem, działalności Narodowego Centrum. Czy pojawiła się też uwaga o tym, aby stworzyć możliwość, czy właściwie konieczność przeprowadzenia ewaluacji działań Narodowego Centrum. Z tego typu uwagi wraz ze szczegółowymi ich uzasadnieniami będziemy analizować i się temu przyjrzymy. Natomiast tak jak powiedziałem i tak jak mówię w grudniu i jak wielokrotnie mówiłem też na regionalnych konferencjach konsultacyjnych, chciałbym, aby ta praca nad poprawkami, uwagami zakończyła się w miarę szybko, tak żeby pod koniec lutego projekt ustawy mógł trafić do Komitetu Stały i Rady Ministrów, tak aby Narodowe Centrum mogło gdzieś w kwietniu, czy na przełomie kwietnia i maja zacząć pracę. No to też jest istotne, żeby rozpocząć pracę w takim momencie, w którym tutaj w takiej bardzo ścisłej, dobrej współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego i Ekonomii Społecznej, by ustalić tryb prac nad przenoszeniem oczywiście kompetencji i zadań, które są w tej chwili realizowane w Ministerstwie Rodziny. Dziękuję bardzo. Czy pani Małgorzata jest zadowolona z odpowiedzi? Trochę nie bardzo, przyznam się szczerze. Dlatego, że myślałam, że dzisiaj jako Rada przegłosujemy propozycję zmian w tekście ustawy, ten, który został Państwu rozesłany wczoraj razem z uwagami. Znaczy, czy się z tymi wnioskami do zmiany projektu zgadzamy, czy nie. Natomiast po zakończeniu procesu scalania dokumentu po konsultacjach, wykorzystując zadanie Rady, które znajduje się w ustawie pożytku publicznym i wolontariacie, będziemy mogli jeszcze raz spojrzeć i wydać opinię jako Rada do tego dokumentu. Rozumiem po wystąpieniu pana ministra, że nie ma takiej możliwości. Czy dobrze zrozumiałam? Tak, taki tryb pracy nad projektem ustawy zapowiadałem już na posiedzeniu Rady w grudniu, mówiąc też wyraźnie podkreślając to, że chcielibyśmy zakończyć pracę nad projektem ustawy tej części przed przedstawieniem jej Radzie Ministrów jeszcze w lutym. Dlatego też prosiłem, aby Rada mogła się zebrać stosunkowo szybko na przełomie stycznia i lutego. To ja, jeśli mogę trochę namieszać, panie ministrze, to chciałabym zaproponować taki tryb pracy. Po pierwsze, w takim razie my musimy, z tego co rozumiem, sformułować nasze stanowisko dzisiaj, szybko, tu i teraz. Za co przepraszam, że nie jest, mówię, gotowe na piśmie, bo ja żyłam w takim przeświadczeniu, a też nie dojechałam dzisiaj na spotkanie części pozarządowej, bo pewnie wtedy też bylibyśmy kawałek do przodu. Żebyśmy spojrzeli na to, co wyszło z zespołu, spojrzeli na te uwagi krok po kroku, czy ktoś ma jakieś uwagi, i wtedy musielibyśmy poprosić o krótką przerwę, taka, żeby zespół mógł przygotować stanowisko, i proponowałabym, żeby to stanowisko składało się z dwóch części. Z części ogólnej w stosunku do całości projektu ustawy, jak również wniosków do samego dokumentu, bo wydaje mi się, że to jest jedyny tryb, jaki wydaje się w tej chwili logiczny. Mówię, przepraszam za utrudnienie. Dziękuję. Czy są inne wnioski, pomysły na dzisiejsze procedowanie? Jeśli nie ma, to przyjmujemy wniosek pani Małgorzaty. Pan jeszcze? Proszę bardzo. Jak ja rozumiem stanowisko przewodniczącej zespołu, chodziło o to, że my jako, czy jesteśmy, nie jesteśmy tutaj reprezentantami, przepraszam, no, ale reprezentujemy wiele organizacji pozarządowych, z których każda z nich zabrała głos w tej sprawie. Głos jest różny, tak? I rozumiem, że intencja, bo to jest pytanie do pana ministra Karczyka, czy że my jakby, każdy z nas powinien de facto przedstawić stanowisko swojej organizacji. Tak jak moja organizacja zabrała głos, tak też każda. Więc pytanie jest, jaka miała być rola stanowiska całej Rady, no bo rozumiem, że chodzi nam o raczej jakby była mowa tutaj o partycypacji, czy w takim razie nie byłoby lepsze, no bo zamiast zgłaszać kolejne uwagi, które już i tak gdzieś zostały zgłoszone, bo myślę, że tych uwag zostały zgłoszone, że planowaliśmy wspólną przy
jakby, żeby wspólnie zacząć partycypację i tymi zgłoszonymi wszystkimi uwagami zastanowić się, czy coś można z tego, mówimy o pracy merytorycznej, żeby było jasne. Nie chodzi teraz o stanowisko, takie czy inne stanowisko polityczne, czy nam się do Narodowego Centrum podoba, czy nie podoba. Nie o to chodzi. Przyjmujemy to z dobrą wiarą, że jest taka koncepcja, natomiast chodzi o to, żeby to pracować szczegółowo. Jak ja rozumiem intencje Pani Przewodniczącej, jest sytuacja taka, że nasza oferta była taka, że nie przygotowywać stanowiska jako takiego teraz, przepraszam, bo tylko zastanowić się, i tu musiała być zgoda ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że możemy wspólnie później się pochylić, jak będzie już jakaś, powiedziałbym, zebrane uwagi, czyli za jakiś czas. I wtedy wydać jakąś swoją opinię lub też nie wydawać opinii, tylko wspólnie pracować nad tym dokumentem. Dziękuję bardzo. Przypominam, że artykuł 35 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ustępie drugim mówi: do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. I uważam, że do wyrażenia opinii jako Rada jesteśmy zobowiązani. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji propozycja Pani Małgorzaty Sinicy jest jedyna możliwa. Możemy podyskutować jeszcze chwilę, albo możemy zrobić teraz przerwę, przygotować opinię i na temat opinii otworzyć dyskusję. Wydaje mi się, że ta druga propozycja będzie chyba korzystniejsza, bo będziemy mieli nad czym dyskutować. Rozumiem, że wszyscy uczestnicy Rady zapoznali się, mieli możliwość zapoznania się z tymi uwagami do projektu ustawy, które zespół przygotował. Natomiast wydaje mi się, że dyskusja powinna się odbyć przed przyjęciem opinii, a opinię powinniśmy przygotować w trybie bardziej roboczym, więc jeżeli byłaby zgoda, to byśmy ogłosili teraz pół godziny przerwy i po pół godzinie podyskutowali na temat konkretnej opinii jako Rada, bo uważam, że uwagi zgłoszone przez organizacje są uwagami, które Pan Pełnomocnik, Pan Minister Kaczmarczyk weźmie pod uwagę, natomiast formalnie potrzebna jest także opinia Rady i żeby móc dalej proces legislacyjny prowadzić, to warto ten punkt także wypełnić, żeby, ponieważ no nie ma co ukrywać, że ta ustawa jest związana z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu, więc ta opinia Rady uważam, że musi być. Czy Pan się zgłasza jeszcze? Proszę bardzo. No ja chciałem zwrócić uwagę, że jak pełna zgoda, opinię Rada musi wydać, tylko że wydaje mi się, że jesteśmy na etapie, że jako Rada powinniśmy zgłosić w dniu dzisiejszym uwagi, a jednak zaczekać na końcowy dokument, bo wydaje mi się, że Pan Minister Kaczmarczyk powiedział tutaj jednak o dość dużych zmianach i teraz czy te postulaty na przykład przejścia na tryb pożytku publicznego będą wpisane w tą ustawę, czy nie będą. No ja w dniu dzisiejszym nie jestem w stanie wydać jakiejkolwiek opinii na temat dokumentu, który moim zdaniem jeszcze jest ciągle w opracowaniu. No zobacz, zakładamy, że ten z grudnia się nie zmienia i te konsultacje tak naprawdę były tylko po to, żeby sobie porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, jest, nie wiem, czy rozporządzenie chyba Prezesa Rady Ministrów, które mówi o tym, jak proces legislacji wygląda. Nigdy nie będą Państwo mieli możliwości wydać opinii do ostatecznego kształtu ustawy, bo on będzie ostateczny w momencie także przegłosowanego w Sejmie i Senacie, a oczywiście w ramach prac i jeśli chodzi o Komitet Stały Rady Ministrów, i jeśli chodzi o Radę Ministrów, i jeśli chodzi o Sejm, i jeśli chodzi o Senat, na każdym etapie ten projekt może być zmieniany, uzupełniany, poprawiany. W tej chwili jesteśmy na etapie, jeśli chodzi o proces legislacyjny, konsultacji. I w ramach tych konsultacji także powinna się wypowiedzieć Rada Działalności Pożytku Publicznego. I to nie jest kwestia naszej dobrej lub złej woli, tylko tak to jest i w ustawie o działalności pożytku publicznego i także w tych przepisach, które mówią, jak wygląda proces legislacyjny,
tam także przed, przed tym projekt ustawy trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, powinien przejść konsultacje społeczne i rozumiem, że przechodzi. Natomiast czy nasza opinia, czy nasze uwagi zostaną uwzględnione, także uwagi innych osób, no to, to już jest odpowiedzialność osób, które przygotowują projekt. Natomiast oczywiście także na innych etapach możemy poprzez naszych posłów, poprzez, jeżeli to trafi do komisji, to będziemy mogli wziąć udział w komisji rodziny i polityki społecznej. Będziemy mogli, jeżeli zostanie powołana podkomisja, dyskutować o tym. Natomiast to będzie już inny proces, inny etap procesu legislacyjnego. To nie jest tak, że członkowie rady nie będą mieli możliwości uczestniczenia w pracach komisji sejmowej. Będą, bo tam także zawsze są zapraszani goście. Jeżeli mogę się zobowiązać, to się mogę zobowiązać, że przypilnuję, żeby sekretariat komisji pamiętał i zaprosił przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego wtedy, gdy odbędzie się pierwsze czytanie, a podejrzewam, że ustawa jest na tyle ważna, że będzie także odesłana do podkomisji i w tej podkomisji na pewno będzie także dyskutowana, także z udziałem zaproszonych gości, więc możemy tylko na tej zasadzie brać udział w tych konsultacjach, które będą po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy. No to ciągle będzie projekt, proszę pamiętać. Ustawa dopiero będzie miała kształt ostateczny, jak wyjdzie z Senatu. Póki jest w Sejmie, później póki jest w Senacie, mogą być zgłaszane różnego rodzaju wnioski. Często także posłowie i senatorowie przejmują propozycje wniosków od przedstawicieli różnego rodzaju organizacji, więc także możemy sobie wyobrazić, że jeżeli w dyskusji będzie wola, nasze argumenty przemówią do posłów, to oni przejmą nasze poprawki i je zgłoszą. Także chyba nie uciekniemy od tego. Musimy dzisiaj wyrazić opinię o tym projekcie. Ta opinia będzie jednym z elementów tych konsultacji i także tych wniosków, które pan minister otrzyma. Na ile to uwzględni, to także jest jego, że tak powiem, wolna wola. Tutaj zgłoszenie uwag niekoniecznie jest skutkuje tym, że one wszystkie muszą być uwzględnione. Natomiast na pewno będziemy mieli szansę się wypowiedzieć także na późniejszych etapach procesu legislacyjnego. Jeżeli pani Małgorzata, proszę. Przepraszam, panie ministrze, bo ja zgadzam się z panem, że pan minister w ogóle było bardzo wiele pracy włożone w konsultacje społeczne tego dokumentu. Odbyło się spotkań 16 w każdym województwie, przynajmniej tak było planowane. Było to wielkie zaangażowanie w bardzo krótkim czasie i to naprawdę pełen szacunek. Zgadzam się również, że ostateczny tekst ustawy to jest taki, który właściwie Sejm głosuje i tuż ostatecznego projektu ustawy nikt z nas nie widzi. Natomiast troszkę przy tym podejściu sprowadzamy rolę Rady Pożytku do roli jednej z wielu organizacji pozarządowych. I nie jestem do końca przekonana, że ustawodawca ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie chciał tego, ażeby Rada konsultowała dokumenty takim samym trybem jak organizacje pozarządowe. Zawsze mi się wydawało, że nie. Że po to jest Rada jako ciało doradcze, doradcze ministra, że ten moment konsultacji jest wtedy, kiedy jest ten dokument już zamknięty po takich otwartych, pełnych konsultacjach społecznych. Bo dzisiaj trochę jest tak, że nasza uwaga i dokument, nasze uwagi do dokumentu są takim samym trybem jak w pełnych konsultacjach społecznych. I nawet jeżeli pan minister czuje, że ten dokument nie zostanie nie wiadomo jak zmieniony, no to my i tak nie mamy do końca informacji. Zresztą pan minister też nieuczciwie to powiedział. Konsultacje zakończyły się oficjalne w formie wczoraj ostatecznego tekstu dokumentu. I być może jest tak, że nasze stanowisko dzisiejsze czy uwagi nijak się będzie miało do ostatecznego tekstu dokumentu, a wydaje mi się, że świat organizacji pozarządowych, jak również myślę, że my wszyscy oczekiwalibyśmy, ażeby to był taki głos już zamkniętego dokumentu. Ja rozumiem, że
nie mamy takiej szansy. Jesteśmy ciałem doradczym pana ministra. W związku z tym, jeżeli dla mnie Rada zawsze miała inny proces konsultacyjny niż organizacje, bo tak jak powiedział Czarek, każdy z nas uczestniczył w konsultacjach albo poprzez swoją sieć splotu, albo poprzez inne, nie wiem, sieci, czyli jako organizacja brał udział w tym procesie. I dlatego moje podejście do przygotowania tego dokumentu było właśnie takie. W związku z tym, nadal stoimy na stanowisku, że naszą rolą jest już dzisiaj wydać opinię, no to ja poproszę w tym momencie o tą przerwę w obradach, ale mam takie trochę poczucie i dlatego pozwoliłam się z Państwem z tym podzielić, że niezależnie od tego, że naprawdę podziwiam wkład pracy włożony w konsultacje, to uważam, że to nie było intencją ustawodawcy tworzących ustawę o pożytku włożyć decyzję czy opiniowanie Rady do tego samego worka w tym samym czasie, co wszystkie organizacje. Ale ja oczywiście mogę się mylić. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście konsultacje społeczne dotyczą i sektora, i rozumiem, że to było szeroko konsultowane, ale dotyczą także i Rady Działalności Pożytku Publicznego, i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, i Rady Dialogu Społecznego, więc tych ciał kilka takich bardzo oficjalnych jest i tutaj Rada Działalności Pożytku Publicznego nie musi się czuć gorsza, bo tak jak mówię, jest Komisja Rządu i Samorządu, jest Rada Dialogu Społecznego, które są tak samo traktowane. Tutaj z panem ministrem na boku wynegocjowałem, że dzisiaj przedstawimy opinię, żeby on mógł zakończyć proces konsultacji, natomiast jak te wszystkie uwagi zostaną przez niego rozpatrzone, uwzględnione albo nie, to chętnie przyjmie zaproszenie na posiedzenie zespołu, żeby poinformować o tym, jak po konsultacjach wygląda projekt, co udało się uwzględnić, co się nie udało uwzględnić. Także, jeżeli Państwo się zgodzą, to byśmy przyjęli coś takiego, że dzisiaj przyjmiemy opinię, żeby mógł się zakończyć proces konsultacji. Natomiast przed tym projekt trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Będzie takie specjalne posiedzenie zespołu, gdzie sobie przedyskutujecie w trybie roboczym, czy te nasze uwagi znalazły miejsce w projekcie, na ile znalazły, dlaczego nie znalazły. I wydaje mi się, że to chyba jest maksimum tego, co możemy dzisiaj uzyskać. Dobrze? To jeżeli tak, to proponuję pół godziny przerwy i wrócilibyśmy do dyskusji nad projektem opinii. A ja bym bardzo chciała prosić zespół, który prowadził ten temat, jak również wszystkich innych chętnych do wypracowania wspólnej opinii. Zapraszam członków Rady, tych, którzy nie będą brali posiedzenie po przerwie. Halo, halo. Rozpoczynamy posiedzenie po przerwie. Dziękuję zespołowi za intensywną pracę i proszę panią przewodniczącą o przedstawienie projektu opinii. Witam i patrzę, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że przy krótkiej pracy zespołu doszliśmy do zupełnie nowego systemu rozwiązania naszej dzisiejszej sytuacji. W związku z tym chcielibyśmy postawić pod głosowanie 3 projekty uchwał. Każdy z tych projektów będzie dotyczył różnej części. Pierwszy z nich, może tak pójdźmy tym trybem, to projekt, który przedstawia uwagi do uchwała, która przedstawia uwagi do projektu i zaraz powiem jeszcze, jakie uwagi zostały tutaj przeredagowane w tekście, który został zgłoszony. Druga uwaga to będzie nasze stanowisko w temacie konsultacji tej ustawy i to stanowisko też za chwileczkę będzie przeczytane. A trzecie to chciałabym zaproponować, żebyśmy przyjęli stanowisko, które będzie mówiło w ogóle o tym, w jaki sposób my byśmy chcieli jako Rada konsultować dokumenty, jeśli możemy, na przyszłość. Tak, żebyśmy po prostu przy tej okazji nie jasno powiedzieli o pewnym naszym patrzeniu, albowiem doszliśmy do wniosku, że my nadal chcielibyśmy mieć możliwość patrzenia na dokument turniej, ale nie ukrywam, że bardzo nam zależało jako zespołowi, żeby bardzo mocno i merytorycznie podejść do tego projektu ustawy, albowiem to jest ustawa dla świata organizacji pozarządowych. Bardzo ważna. W związku z tym projekt ustawy, uchwały, przepraszam bardzo za przejęzyczenie, którzy Państwo dostali trybem projektu zmian, nanoszący uwagi ze spotkania, pozwoliliśmy sobie podczas naszej krótkiej rozmowy rozszerzyć o 2 zapisy.
które po prostu nie znalazły się w notatce, a o których rozmawialiśmy na spotkaniu zespołu. Po prostu myśmy dużo czasu poświęcili na rozmowę wokół jakiegoś tematu i trudno to było spisać jako konkretny wniosek, już mówię. Pierwsza rzecz dotyczy członków zespołu, ilości członków Rady, albowiem my na zespole zaproponowaliśmy taki, a nie inny zapis, jeżeli chodzi o projekt zmiany, ale on pokazuje tylko pewien zapis ostateczny, a nie pokazuje pewnej idei, która nam przyświecała. I tam chcielibyśmy dopisać taką informację, że byłoby dobrze, żeby po prostu ten zespół Rady był, miał większą partycypację społeczną, a nie tylko dwóch reprezentantów Rady. To będzie w komentarzu jako obok dopisane, ale to jest coś też, o czym my mówimy dość regularnie, że zależy nam na większej partycypacji. To jest jedna rzecz, którą byśmy chcieli tutaj zaproponować w dopisie. Chcielibyśmy także w paragrafie 11b, tam gdzie mówimy o, myśmy ten paragraf zaproponowali jego wykreślenie, ale jeżeli nadal będzie tam, przepraszam bardzo, 11.4, słuszna uwaga, że ponieważ my zdajemy sobie sprawę też po rozmowie z panem ministrem, że prawdopodobnie strona pozarządowa nie będzie miała 50% głosów w Radzie, no to jest też, no zdajemy sobie sprawę, że to ma być agenda rządowa i tak dalej. To chcielibyśmy zaproponować taki zapis, że jeżeli zostanie punkt 11.4, to żeby protokoły z posiedzeń były zawieszane w miejscu publicznym, w VIP-ie, taka, żeby była do nich dostęp, bo tu chodzi o dostęp do wiedzy i informacji w miarę szybko i bieżąco, a nie przez dwóch członków. To jest nasza druga uwaga. Oraz tam, gdzie mamy tryb konkursowy, to jest paragraf 22, o ile pamiętam. Artykuł, przepraszam. W artykule 27 dodaliśmy jeszcze w komentarzu taką uwagę, że ponieważ ten tryb konkursowy budzi bardzo wiele wątpliwości, jego sposób, nie wiem, przeprowadzania, zorganizowania i tak dalej, dopisaliśmy tutaj poniżej tej chmurki, na dole tej chmurki, że cały tryb konkursowy wymagałby przepracowania i nowelizacji przy dużej zmianie w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, dlatego że ten tryb no, ciągle budzi wątpliwości w takiej formie, jako jest to, jako takie raczej bardziej wskazanie na przyszłość, niż zmiana w tym dokładnym tekście ustawy. To są zmiany szczegółowe, które żeśmy dołożyli teraz z naszych spotkań. I do tego, za chwileczkę napiszę taki szybciutko tekst uchwały Rady, że Rada przedstawia swoje uwagi do tekstu ustawy. I to była, do tekstu ustawy. I to byłaby jedna uchwała, którą chcielibyśmy dzisiaj rozpoznać. Może tak być? Do projektu, tak. Proszę Państwa, wiemy, jak będzie wyglądać uchwała. Przed godziną pierwszą ją przyjmiemy, dobrze, bo ja po pierwszym niestety mam następne obowiązki, a Krzysia nie ma balona, żeby nie zastąpić, więc musimy do pierwszej skończyć. Rozumiem, że przed drugim i trzecim projektem jeszcze pan minister się chciałby powiedzieć, jeżeli są jakieś pytania do pani Małgorzaty, to także proszę. Najpierw pan minister, czy najpierw go zyskali, jak wolisz? Ja mam tutaj jedno pytanie. Proszę bardzo. Tu już rozmawialiśmy z panią przewodniczącą na ten temat, ale chciałbym, żeby była pewna jasność. Nie bardzo rozumiem związku poprawki zaproponowanej przez Radę, to Rada zamierza zaproponować w artykule 11 i komentarz numer 74, ponieważ jedno z nim jest sprzeczne. W artykule 11 Rada proponuje, pracami Rady Narodowego Centrum kieruje przewodniczący wybierany przez Radę działalności pożytku publicznego zamiast Rady Narodowego Centrum, tak jak jest w projekcie ustawy. Natomiast komentarz 74 wyraża wobec tego tej zmiany stanowisko krytyczne. Chciałbym, żeby tutaj Rada się zdecydowała, czy tak, czy tak. To dziękuję.
Bardzo słuszne spostrzeżenie. Wynika to z tego, że podczas spotkania tego zespołu rozmawialiśmy na sposób wybierania przewodniczącego Rady Narodowego Centrum. I zwracam Państwu uwagę, że w wyniku głosowania na zespole zaproponowany przez Krzysztofa Balona zapis mówiący o tym, że Rada spośród zaproponowanych członków do Rady Nadzorczej Centrum, Narodowego Centrum, wskazuje, kto mógłby zostać prezesem, przewodniczącym Rady Narodowego Centrum, przepraszam, został zaproponowany na spotkaniu i zespół to przyjął przez głosowanie. Dlatego czuję się zobowiązana, żeby zapisać to jako projekt w zmianie. Natomiast zarówno Krzysztof w korespondencji później, jak również prawnik, który na to spojrzał, trochę uważa, że jest to niezgodne z zasadami prawa, bo zaproponowany rozwój jest tak, że Rada Pożytku podejmuje decyzję, kto będzie reprezentował stronę pozarządową w Radzie. Czyli niejako wskazuje swoje dwie osoby. Ale z drugiej strony, ze wszystkich osób zgłoszonych do tej Rady, jako ciało zupełnie niezależne i zupełnie niezwiązane z Narodowym Centrum wprost, ma podejmować decyzję, kto ma przewodniczyć Radzie Narodowego Centrum. Z punktu widzenia prawa, no to się trochę jest łatwe do podważenia. Natomiast zespół taki zapis zaproponował i no, wyszło to przez głosowanie. Pani Ania notowała ilości głosów. No i dlatego wyszedł taki dysonans w dokumencie, czyli jest z boku komentarz wynikający ze strony jednej, natomiast zespół coś takiego zaproponował. Mimo że faktycznie jest tak, że to jest coś, co Rada powinna dzisiaj jeszcze raz przegłosować i udzielić sobie odpowiedzi, czy zaproponowany na zespole zapis mówiący o tym, że to Rada wybiera osoby, spośród których może być wybrany przewodniczący Rady Narodowego Centrum, chcemy podtrzymać i wtedy wykasujemy komentarz, czy uważamy, że jest to niezasadne i z tego chcemy po prostu zrezygnować. Czy ja mam coś jeszcze raz wytłumaczyć w tym temacie, czy wszyscy zrozumieli intencje? W temacie nie, trochę jest... No. Trochę źle powiedziane można. Pan Czarek mi się chciał zadać. Nie w tej sprawie, bo to się nie jest. One nie uważamy za super pierwsze rzędy. Ja mam inną uwagę, bo to rozumiem, że te uwagi, które tu jest zgłosiłeś, to wiem, że to wszystkie uwagi w tej uchwale mają być, tak? Ale jest jeden zapis, który nie, przepraszam, nie bardzo rozumiem, jak to jest znaczy ocenić, bo w artykule 24 ust. 4 jest taki cały totem skreślony, więc nie wiem, co to ma oznaczać. Czy to jest jakaś uwaga, bo jak nie, no to ja zgłaszam konkretną propozycję, przepraszam, uwagi, żeby w artykule 24 ust. 4 skreślić punkt 6 i 7. Mogę zaraz wyjaśnić dlaczego. 24 punkt 4 to jest kwestia wykreślenia wszystkiego. No tak, ale ja nie wiem, czy tak jest, tego, jeżeli tak, no to jakie jest uzasadnienie, że chcemy wykreślić wszystko? Tak, pozostaje tylko ten 11. Popularyzowanie. Dlaczego wykreśliliśmy wszystko? Bo ja wiem, czego chcę, dlaczego chcę wykreślić punkt 6 i 7. Ja rozumiem tak. Jest propozycja pana ministra, że jest rodzaj zadań Narodowego Centrum, które opisuje pewne horyzontalne kwestie społeczeństwa obywatelskiego. I to jest oczywiście jakby nic nam do tego, że to też jakby współgra z całą ideą Narodowego Centrum, tak? Że zajmuje się właśnie wzmocnieniem potencjału, promocją praw człowieka, edukacją obywatelską i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawiają się dwa zapisy. Jeden dotyczący ekonomii społecznej, drugi wykluczenia, czy zajmowania się osobami zagrożonymi wykluczeniem. Mógłbym równie dobrze zadać pytanie, dlaczego nie ma tam ekologii lub kultury. Więc rozumiem, że raczej powinniśmy się skupić, przepraszam, to chodzi raczej o czystość sprawy. Znaczy, że tak naprawdę 6 i 7 jest tutaj zaplątany zupełnie przypadkowo. Natomiast cała pozostałe zapisy mają o tyle uzasadnienie, że mówią o pewnym horyzontalnym podejściu do organizacji obywatelskich, czy społeczeństwa obywatelskiego i tu nie widzę tu jakichś przeszkod. Sąsiad ci wyjaśni zaraz. Proszę Państwa, tak, mamy następne zgłoszenie. Przypomnę, że dyskutujemy i zadajemy pytania Pani Małgorzacie na temat tego z projektu uchwały, który przedstawiła. Proszę bardzo. Znaczy, ja chcę właśnie wręczyć Panią Małgorzatę w odpowiedzi na to,
pytania, Czapka. Chodzi o, znaczy intencją tego było tak, że najpierw mamy, najpierw mamy cztery dosyć ogólnie sformułowane zadania centrum, po czym raptem pojawił się katalog bardzo szczegółowych zadań. I stąd w moim wniosku pytanie, dlaczego to, a nie to, albo czy coś jeszcze. Więc intencją było to, żeby dostawić po prostu te ogólne zadania. Tam jeszcze było dołożone chyba któryś z punktów został, żeby o tym moim informowaniu i tak dalej. Natomiast żeby całą resztę po prostu tak było pokorozowanie efektów jeszcze jako kolejne zadanie centrum. Natomiast chodziło o to, żeby te szczegółowe zadania wyrzucić, bo zawsze się pojawia pytanie, a może coś jeszcze by było, powinno być. I wtedy to wymaga zmiany ustawy. Albo więc uznaliśmy po prostu na zespole, że taki szczegółowy katalog dodatkowych zadań, bo to jest należy także, więc raptem były ogólnie sformułowane, to się według nas większość tych zadań się mieściła i chodziło o to, żeby zostawić tylko te ogólne zadania, natomiast nie robić katalogu jeszcze oprócz tego jakichś bardzo szczegółowych zadań, bo one się mieszczą w tych pozostałych pierwszych trzech punktach. Taka była intencja, stąd wykreślenie całego tego bardzo szczegółowego katalogu poza punktem 11, popularyzowanie, no bo to się nie mieściło nigdzie, tyle. Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Pan Zakrzewski, a później pani Zakrzewski. Znaczy ja się odniosę do tego zapisu artykułu 11, o którym było mówione, praca Rady i pracą Rady kieruje przewodniczący. Tutaj prawdopodobnie w trakcie trochę błąd w intencjach, jakie były, dlatego że intencją było, żeby wybierano przewodniczącego spośród osób wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. A tutaj zapis jest, że Rada Działalności wybiera, tak? Więc tutaj trochę by musiał być inny zapis, że to tego przewodniczącego wybiera się spośród tych osób, które wskazała Rada Działalności Pożytku, a nie ze wszystkich. I taki zapis pod względem prawnym jest możliwy, bo nie kłóci się to z czymkolwiek i taki zapis jest możliwy. Takie były intencje po prostu. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do tego, co mówił wczoraj. Słuchajcie Państwo, ja patrzę na te zadania Narodowego Centrum, analizowane wcześniej, i one jak gdyby są bardzo ogólnie sformułowane. Praktycznie wszyscy, którzy otaczają gdzieś tam opieką, czy kierowane są do wszystkich grup społecznych. Dlatego nie rozumiem, dlaczego tych dwie grupy społeczne, to jest personalnie, punkt szósty szczególnie kierowany personalnie do grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Tymi grupami, ja akurat reprezentuję taką organizację, tymi grupami zajmuje się bardzo wiele. I PEPCOM, i praktycznie minister do spraw polityki społecznej. Typowo na te dwie grupy. Tym bardziej, że jak gdyby i on nie jest przystosowany, główny fundusz, który będzie w Gestii Narodowego Centrum, do wspierania akurat wyłącznie tych grup. Dlatego uważam, że no, tu się zgadzamy najbardziej z Czarkiem. To jest jakby, że taka segregacja na to idealnie, szczególnie akurat. W momencie, tylko jeszcze tutaj jest jedno pytanie, to spierzemy wszystkie. No stąd jest ta propozycja zespołu, żeby zlikwidować szczegółowy opis tych zadań, zostawić tylko dodatkowy punkt jako tą popularyzację efektów, jako zadanie, a w tych ogólnych zadaniach wtedy się mieści wszystko i nie uszczegółowiamy tego aż tak drastycznie, enumeratywnie wymieniając, co jest jeszcze zadaniem centrum jako takiego. To jest, wydaje się, najdalej idące rozwiązanie. Dziękuję. Czy pan pełnomocnik w tej chwili? Proszę bardzo, panie ministrze. Chciałem tylko odnieść się do artykułu 24, ustęp 4, punkt przede wszystkim 6 i 7. Te punkty zostaną wykreślone z tego katalogu, to też jest zresztą element uzgodnień, które zostały poczynione z pełnomocnikiem rządu i ministrem rodziny, że na obszar ekonomii społecznej pozostaje w gestii wyłącznych kompetencji Ministerstwa Rodziny. W związku z tym tutaj te grupy nie będą uwzględnione. Dziękuję. Natomiast oczywiście jest dyskusja taka, która u podstaw chyba gdzieś leży, jak rozdzielić
te aktywności różnych resortów i różnych programów współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym od tego, co jest nową wartością, czyli idei budowy społeczeństwa obywatelskiego. Rozumiem, że dyskusja na temat uporządkowania katalogu zadań do tego zmierza i uważam, że ona jest ważna, bo to faktycznie poprzez zadania głównie centrum będzie definiowane, czy wprowadza nową jakość do życia społecznego i aktywności obywatelskiej, czy po prostu powiela pewne rzeczy, które się już dzieją. Także cieszę się, że pan minister także uważa, że tutaj niektóre rzeczy warto wyrzucić z tego punktu. Czy jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Jeżeli nie, to pani Małgosia powie, co uwzględniła, a co nie uwzględniła z tej dyskusji. Ja przede wszystkim chciałabym w takim razie zapytać Radę o głosowanie jednocząstkowe nad zapisem paragrafu 11.1, albowiem proponowane przez Witka i tak jak faktycznie tak było proponowany zapis, brzmiał, że pracami Narodowego Centrum kieruje przewodniczący pozytywnie wybrany spośród osób pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pożytku, tak? Nie. Wskazanych. Czy chcemy takiego zapisu w projekcie, który skierujemy do pana ministra? Czyli będzie brzmiało, pracami Rady Narodowego Centrum kieruje przewodniczący wskazany przez... Wybierany spośród osób wskazanych przez Radę Działalności Pożytku, tak? Tak. Czy chcemy takiego zapisu? Kto jest za, jeśli mogę poprosić o taką... Znaczy, ponieważ będziemy głosować nad całością, to jeżeli nie ma sprzeciwu do zaproponowanych zapisów przez panią Małgosię, to traktujemy, że Rada przyjęła ten wniosek, a na końcu rozumiem, że przegłosujemy całość. Dobrze? Jeżeli nie ma więcej uwag i pytań do pani Małgorzaty, to byśmy przeszli do przegłosowania. Pan jeszcze, proszę bardzo. Jeśli można, to chciałbym przed głosowaniem podzielić się pewną refleksją na temat projektu, a w zasadzie bardziej na temat otoczki tego projektu ustawy. Otóż dość często uczestniczyłem w dyskusjach na temat tego projektu, na temat kierunku, jaki przedstawia tenże projekt. I nasuwają mi się tutaj pewne takie refleksje, które chciałbym Państwu przedstawić przed głosowaniem. Otóż mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem nie tyle prawnym, co socjologicznym. Na samym początku, kiedy pojawił się projekt oficjalny, nieoficjalny, przekazany w sposób bardziej oficjalny, mniej oficjalny, w każdym razie był pewien zarys. Co się pojawiło? Pojawiła się totalna krytyka. Pojawiła się totalna krytyka dokumentu, którego w zasadzie mało kto analizował. Następnym punktem dopiero było czytanie tego projektu. Na końcu tego procesu pojawiła się chłodna ocena, z którą mamy mniej więcej do czynienia w tej chwili przy proponowaniu uchwały Rady. Spotykałem się ze stowarzyszeniami, uczestniczyłem w konsultacjach organizowanych przez pana ministra. Schemat myślenia był podobny. Najpierw krytyka, później czytanie, później chłodna ocena, a dopiero później nam pojawiały się wnioski. Jakie wnioski? Otóż te wnioski pojawiały się dosyć niekoniecznie podobne do pierwszego punktu, czyli do totalnej krytyki. Spotkałem się dość często z poglądem, że ten projekt, jego myśl, ja nie wchodzę w szczegóły, jego myśl taka ideowa jest mniej więcej zamykająca się w tym, że dostrzegam
dostrzeżone zostaną pewne środowiska do tej pory niedostrzegane, mianowicie małe organizacje. Szczególny nacisk i szczególne głosy, jakie usłyszałem, dotyczyły dostrzeżenia tak zwanej prasy obywatelskiej. I to są te dwa szczególne, które mnie ujęły. Środowiska do tej pory niedostrzegane. Przysłuchiwałem się dyskusjom, brałem w nich udział oczywiście, ale stanowiska, powiedzmy, zespołu, muszę powiedzieć, że w pewnym sensie ograniczały moją autonomię, nie tyle jako członka Rady, tylko jako osoby, nazwijmy to, wolnej. Niekoniecznie zgadzam się z tym, co mówiono na zespołach. Niekoniecznie muszę głosować za tym stanowiskiem, które będzie przyjmowane, które w pewnych momentach nie do końca odpowiada. Mnie najbardziej ujmuje to, co mówi się w środowiskach organizacji pozarządowych, a szczególnie tych małych organizacji zarządowych, które jest ogromna ilość, oraz w tak zwanej prasie obywatelskiej. Także tą moją refleksją chciałem się z Państwem podzielić przed tym, zanim nastąpi głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że więcej ogólnych wystąpień nie ma. Przechodzimy do głosowania nad propozycją uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska. Czy Pani Małgorzata jeszcze chciała przed samym głosowaniem zabrać głos? Ja przede wszystkim chciałam podziękować zespołowi i wszystkim osób spoza zespołu, które się zaangażowały w konsultację tego dokumentu. Faktycznie było tak, że pierwsza informacja, która przyszła w dokumencie, ponieważ nie przyszła drogą formalną, wywołała emocje. Emocje, które w ogóle nie były potrzebne, gdyby po prostu, no, gdybyśmy inaczej mieli szansę poznać tekst tego dokumentu, ale myślę, że wszyscy uczymy się na przyszłość i wiemy, co zrobić, żeby rozmawiać racjonalnie. I bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie wielu osób, bo to naprawdę nie było proste. I teraz tak, ja muszę jeszcze szybciutko napisać ten ostateczny tekst uchwały przyjmujący te poprawki, więc jakbym mogła poprosić Panie Ministrze w tym momencie o taki moment, kiedy poprosimy najpierw Panów o przedstawienie drugiego stanowiska, które wypracowaliśmy podczas Rady, a potem szybciutko Adam ma trzecie stanowisko i byśmy po prostu tu poszli szybko głosowaniem, bo tam już jest tekst gotowy, a ja tu muszę mieć chwilę, żeby napisać jedno zdanie, dobrze? Dobrze, proszę Państwa, czyli tak, przedyskutujemy albo zapoznamy się z trzema stanowiskami i później na końcu przegłosujemy wszystkie trzy. Kto będzie referował drugie stanowisko? Proszę bardzo. Ja rozumiem, że ono się wyświetla, a ja postaram się je przeczytać. To jest drugie zdanie. Czyli uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rada wyraża zadowolenie z przeprowadzonych szerokich konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz faktu znacznego zainteresowania organizacji pozarządowych tym projektem. Uważamy, iż tak duża ilość zgłoszonych uwag do projektu zasługuje na wnikliwą ich analizę i merytoryczną odpowiedź zgodnie z 7 zasadami konsultacji społecznych. Dopiero rzetelna odpowiedź na wszystkie wniesione uwagi, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i związki samorządowe, pozwoli na wypracowanie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w pełni merytorycznej opinii o przedłożonym projekcie. Kropka. Dziękuję. Jakieś pytania do wnioskodawców, twórców stanowiska? Czy Pan Minister chciał się jakoś ustosunkować? Jeśli mogę, Panie Ministrze, oczekiwalibyśmy, aby Rada wyraziła bardziej zdecydowane stanowisko w tym momencie, albo w tym swoim stanowisku upoważniła zespół, określony zespół Rady, do wyrażenia takiego stanowiska, tak jak o tym mówiliśmy z Panem Ministrem wcześniej. Ponieważ no, ten proces konsultacji w tym momencie rzeczywiście zamykamy i to jest ten moment, kiedy Rada może wyrazić swoje stanowisko w procesie konsultacji. Możemy oczywiście się jeszcze zgodzić na to, aby przed wejściem, przed skierowaniem projektu ustawy
na posiedzenie Komitetu Stałego spotkać się z zespołem Rady, z wybranym, wyznaczonym przez Radę zespołem, który taką ostateczną opinię wyrazi. Natomiast taka delegacja, myślę, że powinna się znaleźć w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na temat opinii o projekcie za chwileczkę pani Sinica przedstawi. On w tej chwili tam jest uzupełniany po dyskusji. Ten dotyczy konsultacji projektu ustawy. Rozumiem, że jest oceną procesu całego. Natomiast, tak jak pan minister powiedział, będzie szansa, żeby zespół jeszcze mógł się zapoznać z tym ostatecznym projektem i uważam, że to na tym etapie jest to, co jest najważniejsze. Natomiast drugi, trzeci projekt uchwał będzie do wykorzystania także przy czy zmianach ustawowych, jeśli chodzi o ustawę o działalności pożytku, czy przy następnych procesach legislacyjnych, żeśmy faktycznie je inaczej trochę prognozowali. Pani Przewodnicząca chciała głos zabrać. Pracując nad dokumentem, chcieliśmy być po pierwsze merytoryczni, po drugie konstruktywni. Dlatego doszliśmy do wniosku, że dzisiaj chcielibyśmy podjąć te trzy uchwały. Pierwsza uchwała ma wnieść nasze, jako zespoły, jako rady, poprawki do dokumentu. I to będzie uchwała, która przyjmuje poprawki do, czy kieruje do pana ministra nasze uwagi do dokumentu. Nie będziemy podejmować opinii, bo doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy opiniować dokument, który już jest po konsultacjach społecznych. Ale podzieliliśmy to dlatego na trzy stanowiska. Drugie nasze stanowisko to jest to, które właśnie widzimy i które po pierwsze mówi o tym, że jesteśmy zadowoleni czy chwalimy kwestie konsultacji, które zostały przeprowadzone, które mówi o tym, że wiele organizacji się zainteresowało. Natomiast, że nie wydajemy stanowiska w tym momencie, tylko no, możemy wnioskować o to, że prosimy, żeby one zostały uwzględnione. I to jest druga część. Dlatego to podzieliliśmy w ten sposób, ażeby oddzielić jedną rzecz od drugiej, tak? Czyli przedstawić nasze uwagi formalnie, merytorycznie do obradowania i móc zakończyć w ten sposób. A drugi, który daje głos Rady na temat dokumentu, ale nie jest opinią, a stanowiskiem, no bo opinia wymagałaby już pracy nad zamkniętym dokumentem. I takie znaleźliśmy rozwiązanie. Dobrze, i trzecie stanowisko jeszcze też możemy poznać? Trzecie stanowisko dotyczy generalnego opiniowania dokumentów przez Radę Pożytku, ponieważ ustawodawca faktycznie nie doprecyzowuje, w którym momencie my opiniujemy, a chcielibyśmy jak najbardziej przyłożyć się do merytorycznego wkładu do przygotowywanych projektów uchwał. Czy są jakieś pytania do pani Małgorzaty, jeśli chodzi o trzecie stanowisko? A pan przeczyta to stanowisko, bo to inaczej się słyszy. Prosimy o przeczytanie stanowiska. Konsultacji projektu ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie trybu procedowania ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Rada Działalności Pożytku Publicznego stoi na stanowisku, że powinna opiniować projekty ustaw i rozporządzeń, które są efektem rozpatrzonych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, a przed wysłaniem projektu do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rada Działalności Pożytku Publicznego stoi na stanowisku, że pomimo zgłoszenia własnych uwag i udziału w konsultacjach, z uwagi na wagę problemu odnoszącą się do nowego usytuowania sfery pożytku publicznego, jak również zmianą usytuowania Rady jako organu doradczego Prezesa Rady Ministrów, niezbędne jest kontynuowanie dyskusji i wydanie opinii Rady po opracowaniu wszystkich głosów zgłoszonych w trakcie konsultacji. Nie jest naszym zamiarem opóźnianie procesu prawodawczego i legislacyjnego, ale wydaje się zasadne ponowne posiedzenie plenarne Rady, które będzie poświęcone dyskusji nad projektem ustawy przed skierowaniem go do pracy na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Udział Rady w pracach na tym etapie może przyczynić się do doskonalenia projektu i tworzenia pozytywnego klimatu dla nowych regulacji. Czyli jest to trochę... Dziękuję. Dziękuję. Czy pytania jakieś są do
projektu uchwały. Ja przepraszam, ponieważ, że się tak brzydko wędnę, ponieważ pracowaliśmy, jak wszyscy widzieliście, na trzy ręce i tak nam wyszło, że de facto dwa projekty się trochę pokrywają merytorycznie. Nasza propozycja, ja miałam takie poczucie, że ta ostatnia uchwała będzie mówiła o trybie pracy generalnie nad ustawami, że pokażę, kiedy, jak generalnie chcemy ubrać udział w konsultacjach, a nie będzie odnosiła się do tego jedynego konkretnego projektu, bo my czasu nie cofniemy. Natomiast wydawało nam się, że jeżeli jasno dzisiaj powiemy, jak my chcielibyśmy pracować, procedować i opiniować, to będzie łatwiej nam wszystkim potem się do tego odnosić, uwzględniać pracę. I to miało być takie no, od dzisiaj do końca funkcjonowania Rady na przyszłość bardziej stanowisko. Dobrze, to znaczy po tych uwagach pani Małgorzaty trzeci wycina pan Adam jako powtórkę tego, co jest w drugim stanowisku. Proszę państwa, ja przyjmuję z szacunkiem, że przegłosujemy te trzy stanowiska. Chciałem przypomnieć także, że członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów jest przedstawiciel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. I oczywiście stanowiska, które on wygłasza na posiedzeniu Komitetu Stałego, są uzgadniane w ramach kierownictwa. I jeżeli państwo pozwolą, to jeżeli, tak jak pan tutaj minister mówił, przedstawi gotowy projekt i państwo przyjmiecie taką ogólną opinię na temat tego projektu, to ministerstwo przejmie to i będzie mogło poinformować Komitet Stały, że Rada wyraziła taką lub inną opinię, więc to nie jest tak, że to, że Rada jest przy ministrze rodziny, nie skutkuje, że minister rodziny może uwzględniać opinię Rady na różnych etapach procesu konsultacji, czyli procesu legislacji, czyli na Komitecie Stałym, a później na posiedzeniu rządu, a także przecież na komisji będziemy reprezentować rząd, jeśli chodzi o procedowanie w trakcie prac sejmowych i senackich, więc mogę także państwu obiecać, że oczywiście ta państwa opinia, która będzie po zakończeniu prac, także będzie dla nas materiałem, który będziemy uwzględniać w prezentowaniu stanowiska rządu, to nie, ale jeżeli chodzi o stanowiska naszego resortu, to na pewno na pewno możemy go na rządzie przedstawiać, a rząd może go uwzględnić albo nie uwzględnić. Tyle tytułem przypomnienia, że jeszcze Rada jest także przy ministrze rodziny i oczywiście minister rodziny po to Rada przyjmuje stanowiska, opinie, uchwały, żeby minister rodziny je wykorzystywał. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania. Pierwszy projekt jest już gotowy, pierwszy projekt uchwały. Pani Małgorzata go przeczyta i za chwileczkę go przegłosujemy. Uchwała w sprawie konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Rada Działalności Pożytku Publicznego, działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, przedstawia uwagi, następujące uwagi do projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych. W załączniku numer 1. Jeśli chodzi o uwagi, to była dyskusja i państwo znają, jakie będą w załączniku numer 1 uwagi. Czy są jeszcze jakieś uwagi do treści projektu? Jeśli nie ma, to proponuję, żebyśmy go przegłosowali. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym przez panią Małgorzatę kształcie? Pan jeszcze popatrzy, czy większość rąk się podniosła. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch wstrzymujących Rada przyjęła uchwałę w sprawie projektu. O, popatrzę, to brzmi, bo to nagracie i później będzie widać, jakby przewodniczący nie wiedział, jaki projekt. Projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego stanowiska, do drugiego projektu uchwały.
Pani Małgorzata także przeczyta? Nie. Adam. Na nie, drugie. To jest Adam? Nie, drugie to jest trzecie. A drugie... Drugie jest tam. Tak? Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I mają Państwo to także na ekranach, ale oczywiście to było czytane, więc Państwo wiedzą, że pozytywnie oceniamy konsultacje, natomiast także chcemy jeszcze zobaczyć gotowy kształt i ten gotowy kształt Pan Minister obiecał, że przedstawi na posiedzeniu zespołu. Pani Sinica zaprosi te osoby na posiedzenie zespołu, którzy chcieliby także brać udział wtedy w dyskusji. Proszę Państwa... Tylko jedno pytanie bardzo ważne. Czy tam nie powinno być w sprawie przyjęcia opinii? Czy stanowiska? To jest pytanie stanowiska. Do Ciebie. Raczej wydajemy stanowisko, bo opinii mówimy, że dopiero w chwili przeanalizowania wszystkich uwag. Tak, ustaliliśmy na uwagę. Okej, okay, to nie o to chodzi. Wydajemy stanowisko. Stop. Wydajemy stanowisko. Ale stanowisko jest w sprawie stanowiska, czy w sprawie opinii? Stanowisko jest w sprawie konsultacji. Okej, okay. Dobra. Jeżeli Państwo... Oczywiście możemy zmienić to, tak? To ja chciałem właśnie zaproponować, żebyśmy zmienili z tego względu, że ustawa mówi, że Rada ma wyrazić opinię o projektach aktów prawnych, więc ta opinia gdzieś jest potrzebna. Stanowisko powinno się nazywać opinią w tym wypadku, natomiast nie zmienia to faktu, że możemy jeszcze wydać później drugą opinię. Można? Znaczy, nie, to jest stanowisko w sprawie konsultacji, nie w sprawie ustawy jako takiej. Opinię Rada wydaje w sprawie ustawy. My nie podjęliśmy decyzji, żeby podjąć opinię w sprawie ustawy na dzień dzisiejszy. Tak, przepraszam, zrobiłam zamieszanie, to się broni. Dobrze, czyli mówimy o stanowisku w sprawie konsultacji. Kto jest za przyjęciem stanowiska w sprawie konsultacji projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących Rada przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego konsultacji. I mamy jeszcze trzecią uchwałę. Projekt uchwały przedstawi Pan Adam. Tak, czy Pani Małgosia? Nie, sam Adam. Uchwała w sprawie trybu konsultacji projektu ustaw i rozporządzeń przedstawianych do zaopiniowania Radzie Pożytku Publicznego, działalności pożytku publicznego. Czytałem, wykasowujemy ostatni akapit i zostają te, które są wyświetlone, tak żeby troszkę przyspieszyć już. Ja nic nie zmieniało. Dziękuję bardzo. Mamy tekst. Pan jeszcze chciał zdanie. No, chyba tylko w tytule powinno być projektów ustaw, a nie projektów ustaw. Projektów. Uwagę jako techniczną, dobrze. Już nie będziemy nad nią dyskutować, tylko traktujemy jako oczywistą. Jeżeli nie ma już więcej wątpliwości, proponuję, żebyśmy przegłosowali także ten projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu, który Pan Adam nam zaprezentował. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęliśmy stanowisko. Przypomnę, że mamy także listę obecności, więc to, że nie liczymy wszystkich głosów, nie zmienia faktu, że z listy wiemy, czy jest kworum, czy nie ma kworum, jeśli chodzi o obecność na posiedzeniu. Proszę Państwa, teraz tak. Mamy jeszcze punkt trzeci. Sprawy różne. Czy są jakieś sprawy różne, które chcieliśmy po... Pan Mierzejewski pierwszy, pan później drugi, pan minister trzeci. Proszę bardzo, czas. Ja to sprawa, którą sygnalizowałem na spotkaniu strony pozarządowej. Otrzymałem prośbę o to, organizacji z Polski, związanych z funduszem.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W organizacji została rozesłana informacja na dniach, wczoraj, przedwczoraj, które aplikowały do PIO, żeby podpisały deklarację, że nie znajdują się na liście, przepraszam, tej czarnej liście wykluczonych z możliwości korzystania ze środków publicznych w związku z funduszami europejskimi, co jest ciekawe. W związku z powyższym powstało pytanie, znaczy po pierwsze, nie przypominam sobie, bo jak na DZP w regulaminie, czy taki wymóg gdzieś istniał, to po pierwsze, a po drugie, istnieje niepokój, bo to jest 6 dni dano wszystkim na podpisanie tego i teraz ludzie się pytają, czy mają podpisać, znaczy jest groźba, że jak tego nie podpiszą, to zostaną wykluczeni z listy rankingowej. Pytanie brzmi, o co chodzi? Znaczy, bo ludzie zaczynają pytać, czy mają podpisać ci, co są uprawnieni jako do występowania, czy tylko ci, którzy na przykład podpisali wniosek do FIO. A jak będzie inny skład, to czy nie będzie to oznaczało na przykład wykreślenia formalnego? Przepraszam, ja nie mówię, że tak jest, tylko że po prostu jest jakieś straszne zamieszanie. Wszyscy dostali bardzo krótki termin i proszę? Jest duże zamieszanie. Niektórzy przynajmniej. Znaczy, ja nie wiem, czy wszyscy. Można było wyjaśnić pojaśnienie tylko tej sprawy, bo... Już, to ja jestem przyczyną zamieszania, jak zwykle zresztą. Proszę Państwa, mieliśmy skargi, że część organizacji jest na liście organizacji, które nie mogą korzystać z środków publicznych. Przypomnę, że środki europejskie są częścią budżetu państwa, więc są także środkami publicznymi, więc oczywiście mamy kłopot. Kłopot jest tego typu, że nie tylko, że zatwierdzam dotację, ale także podpisuję później decyzję o zwrocie źle lub niewykorzystanych dotacji i to często dla organizacji powoduje różnego rodzaju problemy łącznie z likwidacją organizacji, więc żeby zapobiec temu chcieliśmy mieć wiedzę, czy są faktycznie wśród tych organizacji, którym chcemy przyznać dotacje, takie, które sobie nie umiały poradzić z środkami wcześniej. Czy to jest argument, tak jak mówię, dla mnie jest to argument. Środki publiczne są środkami publicznymi, jeżeli jest lista u ministra finansów, który mówi o tym, że te organizacje na 3 lata są wykluczone z otrzymywania środków publicznych, to dla mnie to jest obowiązujące. Przypomnę, że budżet FIO jest także przekazywany przez ministra finansów jako środki publiczne. Ja się nie ukrywam, że trochę się dziwię pytaniu, no ale już trudno. Nie. No teraz to mnie pan sprowokował, panie ministrze. No, prawda jest taka. Po pierwsze nie jest, bo ja rozumiem, że jak składamy wniosek do FIO, to zaznaczamy ilość opcji związanych, że nie zrobiłem tego, nie jestem karany, prawda, i tak dalej. A tu się wprowadza pewien nowy obowiązek, który nie stanowi zawód. Chodzi o bardzo krótki termin, bo to nie o to chodzi, że w ogóle jakiś obowiązek się wprowadza. To jest to, bo to brzmi jakby pojawiają się głosy i dlatego proszę mi o wyjaśnienie tej sprawy, czy nie jest jakaś próba po prostu, nie wiem, że ktoś nie złoży w terminie i formalnie wypadnie z listy. Po drugie, ja rozumiem, że ta lista nie jest jakaś specjalnie długa, że tysięcy, jest dostępna ministrowi pracy, więc przepraszam, ja rozumiem, że trzeba to weryfikować. Zgadzam się i powinno się to robić, ale może w drugą stronę, ale okej, okay, czy ja rozumiem, że nie stoją za tym, że jakieś... Znaczy tak, stoją. Terminy stoją. Obiecaliśmy, że to już ogłosimy. Przed ogłoszeniem chcieliśmy mieć jasną sytuację, że te organizacje, a dokładnie chodzi o w jednym projekcie 2, w drugim 4? Nie pamiętam ile. W każdym razie to są pojedyncze organizacje, w trzecim jest więcej, bo jeśli chodzi o te regionalne, to oczywiście tam w każdym regionie jest wybrana. W każdym razie na pewno nie chodzi o jakąś pułapkę, chodzi o to, że jest informacja, nie mamy czasu jej sprawdzić, więc woleliśmy pójść na skróty i dlatego chcemy dodatkowe oświadczenie, żeby nikt nam nie zarzucił, że daliśmy organizacji, która nie rozliczyła albo źle rozliczyła, albo coś jeszcze innego brzydkiego zrobiła i minister finansów na 3 lata ją wykluczył z otrzymywania środków publicznych.
Już nie pamiętam kto. Proszę. Ja. Problem jeszcze polega na tym, że nie do każdej organizacji aplikującej dotarł mail z prośbą o tę informację, żeby ją jeszcze upublicznić. Gdyby się to udało, oczywiście to może pomogłoby. Dobrze, to znaczy w ogóle to chcemy, to co pan Mirzewski powiedział, to chcemy na przyszłość to wprowadzić, bo to faktycznie jest, nie musimy, że tak powiem, sprawdzać organizację, tylko wystarczą oświadczenia. Jeżeli oświadczenie będzie nieprawidłowe, no to oczywiście z automatu to będzie się działo. Więc natomiast, tak jak mówię, tutaj było to ekstra na tej zasadzie, że przyszła oficjalna informacja, że jedna z organizacji jest na liście i nie może korzystać z środków publicznych i mieliśmy problem z tym, po prostu. Więc to jest, nim zmienimy regulamin i wprowadzimy to na stałe do regulaminu, wymyśliliśmy taki skrót, żeby to nie wstrzymywało dotacji, tylko żeby można było je już ogłosić. Ktoś jeszcze chciał się, natomiast to co pan mówił, to oczywiście Departament Pożytku, tutaj pani dyrektor już zanotowała i będzie o tym pamiętać, żeby zwrócić uwagę, czy wszyscy dostali, plus ogłosić to na stronach, że ułatwi nam podjęcie decyzji komisji konkursowej, przecież to ona od strony formalnej to już te w tej chwili ma w swoich rękach. Ktoś jeszcze się zgłaszał? Jeżeli pan minister, słusznie. Dziękuję bardzo. Ja chciałem o dwóch sprawach bardzo krótko powiedzieć. Przede wszystkim na ręce pana ministra przewodniczącego i także pani przewodniczącej chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie za taką konstruktywną, merytoryczną, dogłębną współpracę przy projekcie ustawy na etapie konsultacji. To było rzeczywiście kilka spotkań w zespole, bardzo konkretne uwagi, bardzo dobra, ciekawa praca i za to dziękuję. Dziękuję również za takie docenienie pracy mojego zespołu przy konsultacjach, tego wysiłku, który rzeczywiście w to włożyliśmy. To bardzo, bardzo miłe. Dziękuję Radzie. Druga sprawa. Chciałem państwa poinformować, że pan minister Adam Lipiński wstępnie ustalił, że 21 lutego odbędzie się posiedzenie zespołu do spraw monitorowania programu współpracy z administracji rządowej, z organizacjami pozarządowymi. To był ten zespół, w którym mieli także brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych delegowani przez Radę. Rada ostatecznie nie wyraziła takiej woli, aby delegować swoich przedstawicieli ze strony pozarządowej, natomiast oczywiście będziemy o tym, co się będzie działo na posiedzeniu zespołu Rady w miarę postępów prac zespołu informować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli państwo pozwolicie, to tak, zmierzamy się do końca, bo jest pierwsza godzina. Jeżeli to może poczekać, to bym prosił o zabranie głosu na następnym posiedzeniu. Jeżeli nie może poczekać, to pan Kuciutko i pan Kuciutko i pan Kuciutko. Ja bardzo przepraszam, zgłaszałem się, myślałem, że jeszcze tutaj w tej sprawie, ale krótko. Ja bym chciał przede wszystkim poinformować, że zgodnie z prośbą z poprzedniego posiedzenia o to, aby strona samorządowa ustosunkowała się do, w skrócie mówiąc, stanowiska w sprawie informowania przez media publiczne, chcę poinformować, że strona samorządowa takie stanowisko analogiczne do tego pozarządowego przyjęła. Informuję o tym, dlatego że no niestety ta sytuacja nie znalazła odzwierciedlenia w protokole, który dostaliśmy z tamtego posiedzenia i to jest też moja jakaś uwaga, żeby spróbować do nich przywiązać większą wagę, bo jak się czyta ten protokół, to tej prośby do strony samorządowej tam nie znajdziemy. Rozumiem, że te stanowiska też nigdzie nie są powieszone, a jednak zależy nam na tym, żeby gdzieś ślad po tym stanowisku strony samorządowej, analogicznym do pozarządowej również został. I jeszcze raz powtórzę, prośba o jednak troszkę szersze notatki z posiedzenia Rady. Jestem za krótkimi, ale takimi, które oddają ducha dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że mamy dwie strony, rządowo-samorządową i pozarządową. Oczywiście stanowisko tej części samorządowej powiesimy, ale nie zmienia to faktu, że jest dwóch współprzewodniczących, jeden z strony pozarządowej, drugi strony rządowej, która się składa z części samorządowej i rządowej.
więc chciałbym, żebyście Państwo o tym pamiętali. To nie jest tak, że tylko strona pozarządowa jest także strona, która gromadzi przedstawicieli i samorządu, i rządu. Pan Zakrzewski, króciutko. Czy ja krótko, w związku z tym, że wpłynęło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Krajowego Rejestru Sądowego i rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, chciałbym, żeby Rada podjęła decyzję, żeby skierować tą sprawę do któregoś z zespołów roboczych. Chciałem Państwa poinformować, że dnia 29 listopada 2016 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 49 w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która dotyczyła tej sprawy. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciał Pan... Adam. Bardzo krótko w odniesieniu do tego, co obydwaj panowie ministrowie mówili, że być może byłoby zasadne uchwalenie uchwały Rady Działalności o tym, że upoważniamy zespół do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego do wydania tej opinii na temat ustawy. Przygotowania projektu uchwały opinii. Przygotowania. Proszę Państwa, jak Państwo słyszeli, projekt trafi na posiedzenie Rady, Komitetu Stałego Rady Ministrów 21, tak? A to dobrze. W każdym razie pan minister obiecał spotkanie z zespołem, której przewodniczy pani Małgorzata Silica. Pani Małgorzata zaprosi osoby zainteresowane, natomiast mamy ustawę o działalności pożytku publicznego. Chciałbym, żeby Państwo traktowali ją z powagą i szacunkiem. Rada w trakcie procesu konsultacji ma obowiązek wydać opinię na temat aktów prawnych, szczególnie tych dotyczących sektora. Konsultacje, tak jak pan minister mówił, się skończyły albo kończą się w tej chwili. I dzisiaj przyjęliśmy uchwałę o stanowisku Rady. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, możemy ją jeszcze konsultować, opiniować, zgłaszać uwagi. Przecież to nie tylko Rada jest cały sektor. Tych uwag jest bardzo dużo. Pan minister obiecał, że spotka się z zespołem Rady, żeby powiedzieć, które uwagi uwzględnił, które nie uwzględnił, dlaczego nie uwzględnił. Natomiast to nie jest tak, że projekt ustawy jest projektem pozarządowym, że jest projektem obywatelskim. Projekt ustawy jest projektem rządowym i jest obowiązek konsultacji, natomiast nie zmienia to faktu, że nigdzie nie pisze, że jest obowiązek uwzględnienia wszystkich uwag. Więc to, że pan minister chce nas poinformować o tym, które uwzględnił i dlaczego, to uważam, że nic więcej tutaj nie jesteśmy w stanie wymusić, bo konsultacje się, które kiedy się kończą? We wtorek się skończyły. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo pozwolą, to zamknę posiedzenie Rady. Do zobaczenia na następnym posiedzeniu. Thank you.